Alleluia, alleluia. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Od samego rana, kiedy spotykamy się ze sobą, wypowiadamy pozdrowienie: Chrystus zmartwychwstał, i odpowiadamy: prawdziwie zmartwychwstał. Dzisiaj kolejny raz, korzystając z Bożej opatrzności, bo ta Boża opatrzność pozwala nam gromadzić się tak licznie w naszych świątyniach, aby obchodzić największą tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego, mieliśmy okazję przejść z naszych domów, niezależnie czy była to droga dłuższa czy krótsza, do naszej świątyni. To jest podobnie jak ci, którzy jako pierwsi przybyli do grobu: Maria Magdalena i uczeń Jan i Piotr. Oni też pokonali trud pewnej drogi, tak samo i my. A później, kiedy zgromadziliśmy się tutaj w świątyni, wyszliśmy przy tej pięknej, cudownej pogodzie, gdzie jest ciepło, na ulicę naszego miasta, aby zamanifestować, że Chrystus nie umarł, Chrystus żyje. I kiedy podążaliśmy w procesji, słyszeliśmy z kościołów tarnobrzeskich bicie dzwonów, które również obwieściły, że w całym naszym mieście, w Tarnobrzegu, czcimy w podniosły sposób doroczną uroczystość zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo przyszliśmy nie po to, aby popatrzeć na grób, chociaż w tej zewnętrznej formie artystycznej jest on piękny i okazały i pozostanie przez parę dni także w naszej świątyni. Ci, którzy przybyli, Maria Magdalena, Jan i Piotr, też nie byli ciekawi grobu, chociaż szli tam, gdzie ten grób się znajdował.
W ich polu widzenia był Chrystus. I kiedy przyszli do grobu, nie widzieli już Chrystusa, ale zobaczyli odsunięty kamień. I doskonale wiedzieli, że jednak to, co mówił wcześniej o zmartwychwstaniu, zapewne spełniło się. Bo dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy patrzymy na tamto wydarzenie, wiemy, że nikt Chrystusa nie wykradł. Ale tak jak zapowiedział, po 3 dniach zmartwychwstał. Ukrzyżowany Chrystus wrócił do żywych. Nie zatrzymała go ani śmierć, ani głaz, ani straże. Wiara w otwarty grób rozeszła się w świat. I po dziś dzień mówimy o tym, że ten grób pozostał pusty. Jest to wiara nie tylko indywidualna każdego z nas, ale jest to wiara całego Kościoła, który spotyka się na łamaniu chleba, aby rozpoznać Chrystusa zmartwychwstałego. Uczniowie, którzy podążali do Emaus, zobaczyli Chrystusa dopiero po znaku przełamanego chleba. Chociaż wcześniej słyszeli zapowiedzi, wiedzieli o tym, że mówił o zmartwychwstaniu. Ale tak po ludzku spróbujmy wczuć się w ich sytuację. Tak jak my postrzegali rzeczywistość, widzieli swojego mistrza, któremu ufali, wierzyli, widzieli wiele znaków i cudów, ale przecież widzieli też krzyż i jego na krzyżu, zabitego. Na pewno nie zwątpili, ale tak po ludzku było im smutno, bo Wielki Piątek pokazał, że Chrystus wisi na krzyżu i byli niejako w rozproszeniu. I kiedy podążali do Emaus i zbliżała się pora zakończenia dnia i spotkali przechodnia, który razem z nimi się spotkał, i kiedy widzieli, jak przełamuje chleb, nie mieli już najmniejszej wątpliwości. To my również po latach rozpoznajemy Pana Jezusa po łamaniu chleba. I każda niedziela w szczególny sposób, która jest obowiązkiem uczestnictwa we mszy świętej, podobnie uroczystość i święto, jest zaproszeniem Chrystusa, aby Go rozpoznać po przełamanym chlebie. Ileż to razy, kiedy mieliśmy okazję spotkania, będąc w stanie łaski uświęcającej i wiele, wiele przeróżnych problemów po przyjęciu Jezusa Chrystusa, kiedy pozostaliśmy sam na sam, niejako rozświetlały się mroki ciemności, które do tej pory drążyły w naszym umyśle i sercu. Jakże wiele jest różnych świadectw ludzi, którzy przyjmując Jezusa Chrystusa, niejako otwierali i otwierają oczy. Widzą i postrzegają inaczej rzeczywistość. Jakże wiele jest świadectw ludzi młodych, starszych, którzy na przykład przed operacją czy zbliżającą się śmiercią, kiedy przychodzi kapłan, kiedy sprawowana jest msza święta, mają wewnętrzny spokój, bo ten przełamany chleb, który przyjmowali, który przyjmują, jest zadatkiem niebios, a równocześnie sprawia, że mają świadomość obecności pośród siebie żywego i prawdziwego Boga. Spotkanie ze zmartwychwstałym sprawiło, że Maria Magdalena stała się innym człowiekiem. Jako pierwsza przybyła do grobu, dlatego nazywana jest powszechnie
apostołką apostołów, jak gdyby pierwszą wśród apostołów. Rozradowała się, biegła, aby doświadczyć bliskości Chrystusa. Jakże zmieniło postawę Piotra spotkanie, kiedy zobaczył, że grób jest pusty. Wtedy, kiedy Maria Magdalena powiedziała mu, że grób jest pusty i złożone są chusty, szedł zalękniony, mimo że był twardym mężczyzną. A kiedy w Dziejach Apostolskich już czytamy o nim, widzimy go jako mężnego człowieka, nie lękającego się niczego. Powiedzielibyśmy, ta postawa, kiedy szedł do grobu, słysząc od Marii, że jest tam pusty grób i nie ma Chrystusa, człowieka zalęknionego, diametralnie zmieniła się, kiedy później, doświadczając Jezusa Chrystusa, to On zostaje wybrany jako ten, który będzie pierwszym, który będzie przewodził w Kościele. Bez zmartwychwstania, drodzy bracia i siostry, i dzisiaj nie ma Ewangelii. Bez zmartwychwstania nie ma chrześcijaństwa. My tylko się często łudzimy, że jesteśmy chrześcijaninami, którzy okazjonalnie raz do roku przychodzą na mszę świętą. Bez zmartwychwstania Chrystusa nie ma Ewangelii, bo nawet to, co określamy Ewangelią, jest martwą literą prawa. I nie ma chrześcijaństwa, mimo że zostaliśmy ochrzczeni i włączeni do wspólnoty Kościoła. Kiedy Koryntianie mieli kłopoty z nauką o zmartwychwstaniu, usłyszeli z mocą wypowiedziane przez świętego Pawła słowa: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał i nie wierzycie w to, że zmartwychwstał, to daremna jest wasza wiara. Po co więc wierzyć, jeżeli nie wierzycie w zmartwychwstanie? Bo to jedno z drugim jest połączone. Dzisiaj wielu chrześcijan w jakiś sposób pożegnało się z wiarą w zmartwychwstanie. Wielkanoc dla wielu ludzi, bo widzimy, że kościoły są napełnione, jest jednym z może ważniejszych dni w kalendarzu, bo dłuższy weekend, ale także dni, które pozwalają spotkać się z najbliższymi, bo świętujemy wiosnę, bo mamy odpoczynek od pracy. Ale czy to o to chodzi w zmartwychwstaniu? Tak często patrzymy na Europę Zachodnią, jeżeli, a na pewno wiele osób wyjeżdża tam do pracy i mówią, że wiara tam umiera. Wielu ludzi bagatelizuje Pana Boga, a bagatelizując Boga, bagatelizuje także i Kościół. Nie trzeba dzisiaj patrzeć na Europę Zachodnią. Popatrzmy na Polskę, bo i u nas pojawia się coraz częściej powątpiewanie i niewiara w zmartwychwstanie. Według prowadzonych badań socjologicznych 1/3 ochrzczonych w Polsce nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa i nie wierzy w swoje zmartwychwstanie. A więc jak żyć? Jeżeli przywołujemy wydarzenie, które miało miejsce przeszło 2000 lat temu i wielu naukowców stwierdza fakt, że był Jezus Chrystus, który został przez ludzi odrzucony, przybity do krzyża i stwierdza fakt pustego grobu, gdzie straże skrzętnie pilnowały, aby nikt do tego grobu nie podszedł, a później widzą odsunięty kamień i nie ma Chrystusa.
Jeżeli o tym mówi Pismo Święte, jeżeli mówi objawienie, to jako chrześcijanie przyjmujemy to jako prawdę bezwzględną do wierzenia. Natomiast jeżeli nie wierzymy, bo może być i taka postawa z naszej strony, to znak, że jesteśmy chrześcijaninami tylko z nazwy. Nie utożsamiamy się z nauką Jezusa Chrystusa. I co potem, kiedy odejdziemy z tego świata? Skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Dzisiaj wiara w Chrystusa zmartwychwstałego domaga się także od nas, abyśmy byli głosicielami i świadkami. Głosicielami w tym znaczeniu, byśmy częściej sięgali do Pisma Świętego, byśmy częściej zginali kolana do modlitwy, byśmy częściej adorowali Jezusa Chrystusa, a także i byli świadkami, świadcząc o tym, że w drugim człowieku jest obecny Bóg, świadcząc o tym, że cały świat przesiąknięty jest obecnością Boga. Wystarczy, że pojawią się rozruchy na kuli ziemskiej i człowiek czuje się tak bardzo mały i tak bardzo zagubiony. Bóg jest pierwszym poruszycielem, Bóg jest pośród nas, tym, który stworzył świat, stworzył człowieka i stworzył nas. Wiara w zmartwychwstanie domaga się dzisiaj głosicieli i świadków, ale są także świadkowie niemi. Tym świadkiem niemym jest odsunięty kamień, pusty grób, złożone płótna, chusta. I są potrzebne te świadectwa, świadectwa nieme. Ale nade wszystko dzisiaj przemawiają świadectwa żywe. Żywych członków Kościoła. Po to, aby wprowadzali Kościół, żyjąc nauką Jezusa Chrystusa w nowy czas. A ten nowy czas to ten, w którym my żyjemy, gdzie trzeba nam w kontekście zmartwychwstania jeszcze raz tak bardzo realnie popatrzeć w tym paradygmacie, widzieć, co się dzieje, osądzić tę sytuację i podejmować działania. Widzimy, jak wielu ludzi rezygnuje z Kościoła, rezygnuje z obecności Pana Boga w swoim życiu. Osądźmy to na spokojnie w swoim sercu. A ten osąd na pewno o tyle będzie wiarygodny, bo skorzystaliśmy z sakramentu pokuty i pojednania i za chwilę przyjmiemy Chrystusa w Komunii Świętej, więc nie możemy być zafałszowani. Dlatego ten ogląd będzie bardziej realny, rzeczywisty. I teraz popatrzmy na rzeczywistość naszego postępowania, naszego chrześcijaństwa. Popatrzmy na rzeczywistość Kościoła w Tarnobrzegu, w naszej parafii. Popatrzmy na rzeczywistość Kościoła w Polsce. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Ale On zmartwychwstał. I dlatego niech rozbrzmiewa pośród nas, nie tylko z naszych ust, ale z serca. I niech nas jednoczy, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Amen.